Dojeżdżamy do domu Brewa. Przywieźliśmy dzisiaj sporo zabawek. Maciek już czeka w środku, więc zaczynamy zabawę. Cześć, witam ponownie. Gościmy dzisiaj u Maćka w domu Brewa. Witam bardzo serdecznie. Będziemy mówić o zasilaniu awaryjnym, będziemy mówić o akumulatorach. No to mówmy w takim razie. Bo no na razie mówmy. Zasilania awaryjnego tu jeszcze... Znaczy w sumie jest namiastka zasilania awaryjnego, tak? Namiastka. To jest bardzo fajne rozwiązanie, które nazywamy PV Point. Mamy już tutaj wyprowadzone gniazdko na ścianie. Dlaczego ono jest takie fajne? Dlatego, że może nam zapewnić zasilanie awaryjne w sytuacjach, w których jest, jak sama nazwa wskazuje, awaria sieci, a my nie mamy jeszcze, jak widać po tej pustej podłodze, nie mamy jeszcze akumulatora, nie mamy baterii. Ale kiedyś tu będzie. Kiedyś w przyszłości tutaj będzie przedszkole. Bo generalnie w tej chwili to jest wyprowadzone w formie, bo tak chciałem, gniazdka. Możemy sobie tutaj podpiąć dowolne urządzenie w przypadku, kiedy nie mamy sieci, kiedy nie mamy prądu w sieci, bo nie każdy o tym wie, że jak... Pomimo, że mamy fotowoltaikę... Chyba największe rozczarowanie wielu inwestorów, tak? Mamy elektrownię na dachu i moduły, a gdzie jest mój prąd? Gdzie jest mój prąd? Mój prąd się skończył, ale natomiast to kwestia bezpieczeństwa osób, które naprawiają sieć, dlatego, żeby im nie podać prądu z paneli fotowoltaicznych, napięcia. Stąd mamy dwa rozwiązania. Jednym jest właśnie akumulator, którego otrzymam, magazyn energii, który zaraz do tego przejdziemy. Nie ma. Drugi jest PV Point, to jest rozwiązanie, które jest dedykowane, dobrze mówię, dla Froniusa. Tak, zostało wprowadzone razem z rodziną Gen24. To rozwiązanie przypomina trochę UPS, to znaczy falownik, jak widać, ma jeden przewód, który można powiedzieć jest przewodem zasilającym i drugi dedykowany przewód, który jest odseparowany, który jest przewodem prowadzonym właśnie do tej małej skrzyneczki, czyli do naszego PV Pointa. Dzięki temu to niebezpieczeństwo, o którym mówiłeś, dla ekip remontujących coś na słupie, nie występuje, bo jest to po prostu odseparowany osobny obwód. Co musimy w takiej skrzyneczce zmieścić? To jest często pojawiające się pytanie. Mamy tutaj układ, wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie aktywacji 30 mA. On zapewnia nam bezpieczeństwo użytkowników, którzy mieliby jakieś urządzenie, na przykład niesprawne czy uszkodzone, podłączone do tego gniazdka, żeby ich po prostu nie poraziło. Nie ma konieczności stosowania wyłącznika nadprądowego, dlatego że ten falownik jest w stanie wydać z siebie na tym wyjściu PV Point, na tym dedykowanym wyjściu PV Point jest w stanie wydać 13 amperów i więcej po prostu nie będzie. Więc stąd brak wyłącznika nadprądowego. 13 amperów to mówisz w nomenklaturze 3 dla... 3 kW. No właśnie. Dla użytkowania. 3 kW, czyli ekspres do kawy możemy podłączyć, możemy ładować telefon, ale to jest na tyle dużo, że też jest opcja, że nie musi być w formie gniazdka, tylko możemy schować to do szafy i na przykład, nie wiem, alarmy czy jakieś inne urządzenia, żebyśmy mogli wjechać do domu, czy brama garażowa, czy nawet podnoszenie, bo to rolet, tak? Możemy chyba też to wpiąć, bo chyba nie przekroczą tej mocy. Albo można je włączać po kolei, tak? Czyli też taka forma UPS-u. Taka forma UPS-u, natomiast z tym ekspresem to tą kawę będziesz mógł sobie zrobić tylko w bardzo piękny i słoneczny dzień, dlatego że... Tylko w takie dni pijam kawę. Tylko w takie dni. I to jest bardzo dobra zasada, dlatego że energię, którą czerpiemy z modułów, będzie oczywiście uzależniona od pory dnia i od tego, jaką mamy pogodę. To jest, myślę, że dosyć jasne. Ale powiedzmy o tym. Więc jest to, że nie potrzebujemy akumulatora, jest oczywiście ogromną zaletą tego rozwiązania, ale jest też wadą, bo nie jesteśmy w stanie sobie zasilić tych odbiorników, czy napić się kawy na przykład w środku nocy, gdyby nam to przyszło. Ja bym nazwał to rozwiązaniem pośrednim. Bo jeszcze rok temu, czy dwa lata temu w ogóle takich rozwiązań nie było. Magazyny energii to były w ogóle kosmiczne kwoty, jeżeli chodzi. W tej chwili to już się bardzo mocno zmieniło. Przecież w Niemczech chyba mamy 200 tysięcy instalacji z magazynem energii. W Polsce powstaje masę fabryk, które mamy kilkadziesiąt, ale masę fabryk, bo to pod Wrocławiem, które dedykowane dla produkcji magazynów energii pod samochody elektryczne. Więc chodzi mi o to, że to jest kwestia roku, dwóch, trzech lat, gdy będziemy doposażali instalację właśnie w magazyny energii, wtedy ten PV Point będzie mógł zniknąć, bo będę tu miał, nie wiem, 5 kWh czy 10 kWh. Miejsce na to jest, falownik na to pozwala. Ja bym go zostawił, bo w przeciwnym wypadku będziesz miał dziury na ścianie, natomiast rzeczywiście, jeżeli postawisz tutaj akumulator, to będziesz mógł mieć zasilanie awaryjne
również w sytuacjach, w których no nie mamy słońca, jest środek nocy. Będzie to zasilanie awaryjne trójfazowe, to chciałem podkreślić, dlatego że to jest bardzo unikatowa cecha tego urządzenia, tak samo jak w przypadku Fronius Symo Hybrid, że będziesz mógł zasilać sobie odbiorniki trójfazowe. Akurat tu u Ciebie to nie występuje, ale są klienci, którzy mają na przykład trójfazowe pompy ciepła, tak, lub inne trójfazowe odbiorniki, które nie ruszą w momencie, gdybyśmy nie mieli tego pełnego trójfazowego zasilania. Oprócz akumulatora będziesz musiał również wyposażyć się w zestaw styczników i rozłączników, które pojawią się tutaj w tej pięknej rozdzielnicy. Zamówione, jadą. Które zapewnią nam tą separację, czyli odłączą budynek od sieci elektroenergetycznej, w ten sposób zapewniając bezpieczeństwo użytkowników. Układ tak zwany SZR, czyli system zasilania rezerwowego. Jeszcze wracając do baterii, bo powiedziałeś ważną rzecz, że te ceny oczywiście baterii będą spadają i będą spadać, ta produkcja jest coraz większa, natomiast już teraz można znaleźć takie opracowania w internecie, gdzie w przypadku samej fotowoltaiki ona nam się spłaca dość szybko, to znaczy ten okres zwrotu wynosi 6-7 lat. Tak. Po dołożeniu akumulatora okazuje się, że to się wcale nie wydłuża jakoś w nieskończoność. Ten okres jest na poziomie 10-11 lat. Więc myślę, że już teraz można o tym pomyśleć i w to zainwestować, bo podnosi nam to po pierwsze samokonsumpcję, bo po to w ogóle instalujemy akumulator, tak? Czyli żeby jak najwięcej energii zostało tutaj u nas w domu. My w innych odcinkach będziemy też mówić, co zrobić teraz, kiedy tego akumulatora nie mamy, albo jeszcze nie uzbieraliśmy sobie na niego kasy. No a dwa, przy okazji również zapewnia nam tą funkcję zasilania awaryjnego w sytuacji, gdy nie mamy słońca, tak? Kiedy jest to w środku nocy. Ja myślę, a trzecia rzecz, która jest, za którą się nie zapłaci, poczucie niezależności energetycznej. I to jest, myślę, że przyjemne, że mamy słońce, mamy akumulator, mamy własny prąd i nie musimy tego prądu po prostu od kogoś kupować. Póki co mamy tę piękną skrzynkę PV Point, koszt około 200 zł, nie ma tutaj jak widać wielu rzeczy i dedykowane wyjście, które już znajduje się w falowniku, więc za tę niedużą kwotę mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego jak jest awaria sieci, ja nie mam prądu z mojej elektrowni słonecznej. Tak jest. W szczególności to jest istotne w nauczaniu zdalnym. Możemy to podłączyć laptopa. Już dzieci nie będą miały wymówki, że nie było zasilań. Dokładnie tak. Czy bardziej router do Wi-Fi, bo laptop nam parę godzin pociągnie. To co? Super. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.